Dobra, dzisiaj przyjechaliśmy na Warsaw Comic Con, czyli właściwie miejsce, które jest pełne komiksów, gier komputerowych i cosplayu, czyli przebierania się za różne postacie z anime, mangi, filmów i gier komputerowych. Za mną widzicie człowieka, który biega z kamerą za mnie i będzie robił przebitki, Mateusz Jazowski. No to on właśnie męczy się od jakiegoś czasu i składa mi te vlogi. Już możemy wam się do czegoś przyznać. Szukamy żony dla Mateusza. Szukamy dwóch żon. Pamiętajcie, Wiktor też jest dostępny do 40. Teraz nie pomaga. Ale będzie wam gorąco. To jest dobry film. Kaliber 6 mm. Mateusz, jak to jest być VIP-em na cosplayu? Świetnie. Żałuję, że nie przebrałem się za jakiegoś Jedi. Tak wygląda cały dzień podpisywania książek. Jaką postacią jesteś? Trapper z Dead by Daylight. A, z Dead by Daylight. Można tym odrąbać komuś głowę? Nie, odrąbanie jest mało przyjemne, wiesz, to kroisz powoli. Magic to jest gra, w którą zawsze chciałem zagrać, a nigdy nie miałem szansy, ale zobaczcie, tu jest parę osób, które już ma jakieś doświadczenie w tym temacie. Kto wygrywa? Zobaczcie. Pufy, gry, znajomi. Jak wam tutaj dziewczyny? Świetnie. Świetnie? Tak. Moja ulubiona bajka Dragon Ball, nie wiem kto z was oglądał, wiem, że to jest dla takich starszych panów jak ja, ale ja kochałem tą bajeczkę i będę szukał każdego smaczku związanego z Dragon Ballem. Jakimi postaciami jesteście? Atlantydy. Atlantydy? Pracowali się nad strojami? Wiesz co, to chodziło głównie o skompletowanie wszystkiego. Tak, no, to było za siebie. Tak, ja siłą. Wow. Więc mi to miesiąc zajęło. Lord Nida, kapitan Galaktycznego Imperium. Nie no, ja zawsze tak mówię, w każdym vlogu, ale to jest naprawdę fajne miejsce. Tu można być świrem i to jest przez wszystkich akceptowane, a nawet dobrze widziane. Patrzcie to. To jest zobaczone. A można się na tym przejechać? O nie. Myślicie, że tak wyglądają Marsjanie? A jak długo się przygotowywałeś do tego konwentu? Same mieczy ponad 3 tygodnie. A w dzieciństwie mama mówiła, przestań grać, zajmij się nauką. No i co? Pamiętacie? Tak było. Dziś wszystko się zmieniło. Mamy profesjonalne zawody w Polsce. Wow, po prostu można z tego żyć i to naprawdę bardzo dobrze. Streaming gamingowy to chyba bardzo dobra kasa. Jestem Katariną. Katariną? Z czego? Z LOLa. Bardzo mi się podoba twój strój. A grasz w LOLa? Jest to wygra za ciężko. Czyli nie wygrywasz jeszcze niczego? No są to takie moje małe wygrane. Bardzo mi podoba. Maciej, szalona rzecz. Jak można cały mecz LOLa oglądać w masce? No świetnie. Może śpi. Może. Chyba najładniejszy Spider-Man, jakiego spotkałem, a nie ty Spider-Man. Spider-Man. Z Spider-Man, Mary Jane. A Mary Jane też się przebiera? Tak, przebiera się. Że ja, to czy masz te same umiejętności co Spider-Man? Tak, zdecydowanie. Moja ulubiona bajka. W końcu coś, co rozumiem tutaj na Comic-Conie. A czy ty potrafisz rzucić shurikenem? Potrafię, chyba że tam postawiam. Zabrali wam broń. Jedna postać mojej ulubionej bajki. Przedstaw się. No ja wiem, kim jesteś. Atake Kakashi. A pokaż oko. Dobre. Dobre? Pysznie. Pysznie? Pysznie. A to trzeba się tak umalować, żeby zjeść sobie trochę słodkiego? Nie, nie trzeba, ale... Nie trzeba. Ale to działa razem. Tak, działa. Poczekaj, tu widzę jakiś mini Joker. Szukam żony dla mojego przyjaciela, tego tutaj. Nadaje się czy nie? No ty nadajesz się, dlatego przyszedłem tu do ciebie. Nadaje się. Nadaje się? No dobrze, to mamy pierwszą. Jak masz na imię? Monika. Jesteście parą? Tak. Oczywiście. A kto był pomysłodawcą tych strojów? W sumie
to razem. Razem? Tak. Tak. Czy ty go bijesz czasem tym kijem? Żeby tylko kijem, żeby... Kobiety rządzą w tym świecie, niestety. A ile jesteś gotowa czekać? Nawet 2 godziny. Nawet 2 godziny? A ty jak długo czekasz? Godzinę. Godzinę? Czyli do wieczora jesteś gotowa czekać? Tak. Bo wiedziałeś, że zawiesili teraz kolejkę i będziecie czekać jeszcze godzinę? Tak. A ty jak długo czekasz? Za długo. A jeszcze poczekają, bo okazuje się, że gwiazda, na którą czekają, niestety nie przyjdzie. Słuchajcie, nie mogłem się powstrzymać i wkręciłem dziewczyny, że będą to jeszcze długo czekały na swoją gwiazdę. Część z nich czeka już godzinę, część 2. Przepraszam, jeżeli to widzicie, to naprawdę was przepraszam, ale to było takie coś. Pracowałaś nad strojem? Pół roku. A to się nie niszczy, z czego to zrobiłaś? To jest głównie taśma malarska i gąbka. A można w tym oddychać? Trochę tak. Trochę, podoba mi się. Jak masz na imię? Prawdziwe imię? Prawdziwe imię, tak. Wika. Bardzo mi miło, Wika. Przepiękny strój. Czekaj, ty zbierasz te żetony takie? To jest żeton, który spowoduje, że Wika wygra dzisiejszy... To dzisiaj jest on, tak? To tak. Cały sztab ludzi, który pracuje, żeby można było coś takiego odegrać. Tak? Jesteś tłumaczem? A to nasz ochroniarz. Chyba mówię. Przez ten kostium. Jesteście koleżankami? Nie, siostrami. Siostrami? Tak. A nie wyglądacie podobnie. Zamierzam sobie zrobić pierwszy tatuaż w życiu. Jak masz na imię? Selena. Selena? No. Ale ładnie. Dziękuję. Selena, jak długo zajmujesz się już tatuażami? Czwarty dzień. A to widzę, że masz doświadczenie. Oddałem się w doświadczone ręce. Kim jesteście? Jesteśmy kantyną, Project Kantyna i część Legionu 501. Bardzo mi się podobają wasze stroje. Gwiezdne wojny, to jest też to, co rozumiem tutaj. Jak fajnie, że nawet dla takiego starego gościa jak ja tu są rzeczy, które mogą go zainteresować. I naprawdę jest ich sporo. Nareszcie, walka Jedi. Mateusz, że już tak dziwnie kiwasz. Ujamy się i mamy film akcji. Dodajemy piękną muzyczkę i uwaga, i teraz będziemy. No właśnie chciałem zapytać, czy nadciągacie? A ty mówisz, że nie nadciągacie. Jesteście Wiedźminami? Tak. Tak. Ty też jesteś Wiedźminem? Tak, ja. Dobra, a kto jest groźniejszy? Ona. Czy Milanister miał 2 kobiety, które nosiły mu płacz? Nie, ale jestem takim fajniejszym. I nie, no nie mam siostry, ale mam 2 kobiety, które mi noszą płacz. Odcinka. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym Borsuk Vlogu. Subskrybujcie Borsuk Vloga.